On się aż trzęsie. Nie wiem, czy z głodu, czy chce mu się pić, ale to, o czym mówił inwestor, to tylko wierzchołek góry lodowej. Tu się chciało, a tam się nie chciało. I tutaj już słyszycie pewnego rodzaju gwizdek. Tam jest ciekawostka, czyli mufa, która była przyklejona na silikonie sanitarnym. Cześć, z tej strony wasz ulubiony instalator Ariel. Jesteśmy dzisiaj w Pruszkowie, nie u tych mafiozów, ale koło Warszawy. I nagrywamy dla was specjalnie kolejny odcinek, w którym być może pokażemy wam troszeczkę błędów. Przyjechaliśmy tutaj dlatego, że właściciel, inwestor nie był w stanie otworzyć bypassu. W sensie temperatura na dworze znacząco się różni od temperatury, która jest nawiewana do budynku. Jest to mniej więcej zawsze 3-4 stopnie. Taki problem przyjechaliśmy tutaj rozwiązać. Natomiast na miejscu okazało się, że problemów jest zdecydowanie więcej i tak naprawdę to, o czym mówił inwestor, to tylko wierzchołek góry lodowej. Chodź tutaj bliżej. I tutaj mamy jednostkę, która, jak słyszycie, zachowuje się jak bulik. Ja, jak pracowałem na budowie, tak się na to mówiło. Bulik, generalnie stopa do zagęszczania, tak się zachowuje ten rekuperator. On się aż trzęsie. Nie wiem, czy z głodu, czy chce mu się pić, ale cały tutaj chodzi. Mierzyłem poza kamerą, jak się przygotowałem, żeby nagrać dla was ten odcinek. Głośność tego rekuperatora jest bardzo wysoka, przekracza 70 dB. Jak widzicie, zamontowany jest, można by powiedzieć, że w miarę poprawnie. Gdyby nie to, że zarówno na czerpni, chodź tutaj bliżej, jak i na wyrzutni nie mamy poszerzonych wyjść, tak? Czyli opór tej kratki, która jest na czerpni i na wyrzutni, jest dość znaczny. Po co się to poszerza? Poszerza się to po to, żeby zmniejszyć prędkość wlotu albo zmniejszyć prędkość powietrza, które wylatuje na zewnątrz. Tutaj ta prędkość jest taka sama, jak nadana przez rekuperator. Drugą rzeczą, której może by mniej wnikliwe oko nie zauważyło, jest to, że tam jest zaizolowane, tutaj nie jest zaizolowane. Dlaczego? Nie wiem. Tak samo jak nie wiem, dlaczego wyciąg nie jest zaizolowany. Jak nie wiem, czy pamiętacie, ale Marek, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, z jednego z odcinków, bardzo lubił te powiedzenie: tu się chciało, a tam się nie chciało. To samo nad kamerzystą, który dzisiaj wyjątkowo ode mnie ucieka daleko. Tu się też nie chciało, a tam się nie wiedzieć dlaczego nagle chciało. Słyszycie, jaki tutaj jest hałas? To jest hałas przede wszystkim jednostki, która jest wyjątkowo głośna. Oczywiście w tym wypadku, ja nie twierdzę, że wszystkie jednostki tego typu, tego producenta są takie głośne. Ta jest wyjątkowo głośna. Naprawdę nie da się tutaj usiedzieć. Słyszeć ją zresztą na całej instalacji. W każdym miejscu, w każdym punkcie w domu tą jednostkę słychać, czy to na nawiewie, czy to na wyciągu. Mieliśmy punkt wyciągowy, który oczywiście kazałem zamknąć. Wynika to z wielu rzeczy, między innymi z tej rzeczy, że jest w tym domu za dużo przewodów nawiewnych, jak i za dużo przewodów wyciągowych. Tak naprawdę przy tej ilości przewodów, które tutaj są w tym budynku, to powinno być bardzo ciche, a jest niestety wyjątkowo głośne. Drugi błąd, który bardzo często
nie nazwę ich instalatorami, nie wiem jak ich nazwać, powiedzmy hydraulicy, nie obrażając hydraulików oczywiście. Drugą rzeczą, którą hydraulicy bardzo często, drugim błędem, który hydraulicy bardzo często popełniają u nas w domu, to jest nawiew i wyciąg w jednym pomieszczeniu. I tutaj też mamy takie pomieszczenie. To jest sypialnia, niestety dla inwestora jest to sypialnia, ponieważ tam mamy punkt wyciągowy, który też kazałem zamknąć. Tu mamy punkt nawiewny, który pozostał otwarty, dlatego że sypialnia jest pomieszczeniem czystym, a nie brudnym, więc nie wyciągamy powietrza z sypialni. Tak naprawdę ten rekuperator, który jest tutaj zamontowany, ma wymiennik obrotowy, więc on zimą i tak by nie, on by nie pozwolił, żeby to powietrze było bardzo mocno przesuszone, natomiast przy tak zaprojektowanej instalacji śmiem twierdzić, że po dłuższej nieobecności, czy dłuższym niewytwarzaniu wilgoci w tym budynku, mógłby się dość solidnie ten budynek przesuszyć. Tu jest śmieszna rzecz, może nie związana z filmem. Piony. Dalej pion wyciągowy, niezaizolowany, nie wiem czemu. I tutaj już słyszycie pewnego rodzaju gwizdek. Ja bym go tak ocenił. Nie wiem, czy będzie go dobrze słychać, ale przez chwilę będę dla Was cicho. Słyszycie to? Mam nadzieję, że słyszycie. Jest to wywołane tym, że rura na górze, jak wejdę za chwilę do góry, to Wam to pokażę, znowu jest przegwałcona. Tak jak na odcinku, który oglądaliście, albo będziecie oglądać za chwilę, też tam na systemie Heatpex Aria też te rury były przegwałcone. Tam jeszcze nie był uruchomiony system, ten już mamy uruchomiony, więc słyszymy, jaki jest tego efekt. Nie będę Was wpuszczał do łazienki czy do innych pomieszczeń, bo tak naprawdę te punkty rozmieszczone są źle. Czuć, mimo tego, że odzysk jest bardzo wysoki, już dzisiaj czuć, że te powietrze z tych punktów nawiewnych jest rozprowadzone źle. Albo chodźcie, pokażę Wam w tym pokoju. Tutaj inwestor dopiero się szykuje, więc to wszystko jest, mieszka tutaj trzeci miesiąc. Ja siedząc przy tym biurku i mając tam nawiew nad głową, tutaj czuję z prawej strony, jak mi wieje. W tym domu jest bardzo gorąco, bo w granicach 23 stopni to jest dla mnie dużo, dużo za ciepło. Ja potrzebuję 18-19 stopni do normalnego funkcjonowania ze względu na to, jakim jestem grubasem. Więc ja przez to, jaki jestem spocony, po prostu czuję już, mimo że odzysk jest wilgoci bardzo duży, znaczy odzysk ciepła jest bardzo duży, bo jest ciepło na zewnątrz, to już czuję, jak mi z tej strony wieje. Da się to rozwiązać anemostatem z kierownicą, czyli takim, który z jednej strony też ma talerz nawiewny, ale z jednej strony po prostu ma taką kierownicę, która powoduje, że powietrze będzie wiało tylko w tą stronę. Tutaj widzicie też bardzo częsty błąd z Waszych instalacji. Rury położone w strefie ciepłej. Nie, to nie jest strefa ciepła. Tutaj zawsze będzie parę stopni cieplej albo parę stopni mniej. W tej chwili mamy tutaj 2,5 stopnia cieplej niż jest pod nami. Zimą przy minus 20 też tu będzie powiedzmy 5 stopni chłodniej niż w całym domu. Tutaj widzicie, że te rury, jeśli chodzi o prowadzenie, teoretycznie nie są poprowadzone źle, ale... O, to jest śmieszne. Patrzcie. Widać, że to jest rura gdzieś tam pokroju tej zielonej z firmy na P. Więc tam się ona kończy. Powiedziano inwestorowi, że jest ona w ten sposób zamontowana, żeby łatwiej było im zauchwytować te rury.
jakby mój pracownik kiedyś tak zachwytował rury na waszej budowie, to dajcie mi znać. To go kopnę w dupsko tak, że przez miesiąc będą go szukać. A tutaj mamy nasz gwizdek. Dźwięk jest nagrywany z mikrofonu, który mam przypięty do koszulki, więc nie nagram wam źródła tego dźwięku, ale wy widzicie, że to dzieje się tutaj. Tak? Te rury są przegwałcone, one są przewężone. Tutaj jest wygenerowany bardzo duży opór, więc tak się tego nie powinno montować. Te wypustki tutaj, poza funkcją ochronną, też pełnią funkcję właśnie funkcję ochronną przed baranami, którzy chcieliby je właśnie tak przegwałcić. No niestety tutaj nawet te wypustki nie pomogły, udało im się. Tam jest ciekawostka, czyli mufa, która była przyklejona na silikonie sanitarnym. Ktoś ją rozciął, nie wiem dlaczego, nie wiem po co, są uszczelki dane, także jest dobrze. Tutaj też są dane uszczelki, więc do tego nie ma się co przyczepić, ale no ktoś nawet taśmą tego nie skleił. Rozciął ją, może pękła mu, może nie miał innej, może miał wrócić za tydzień, tak czy inaczej nie wrócił, nie zrobił tego. To jest najprawdopodobniej nawiew w salonie, który no przez tą jedną rurkę po prostu nie działa. System kiepski, puszki rozprężne kiepskie, rodzaje zapięć kiepskie, rury kiepskie, wykonanie i tu niespodzianka, fatalne. Wykonanie fatalne. Dobra, tutaj jeśli chodzi, takim następnym błędem jest to, że tutaj te dwie puszki rozdzielcze, one zasilają tak naprawdę i pierwsze piętro, i dół. Tylko że nie ma tutaj zachowanych żadnych długości, tak? Czyli jeśli mamy bardzo długi odcinek na dół i bardzo krótki odcinek, gdzie by był jakiś krótki odcinek? Tutaj powiedzmy, ten, bo tu już jest anemostat. No to którędy nam pójdzie całe powietrze? Fizycy kwantowi mogą się popisać w komentarzach. Którędy pójdzie powietrze, jeśli mamy odcinek 20-25 metrowy i taki. Którędy powietrze będzie chciało wyjść? Dla pierwszych osób, które odpowiedzą na to pytanie, przewidujemy order z ziemniaka i tygodniowe wczasy na RODOS, jeśli oczywiście taki rodzinny ogródek działkowy posiadacie. O co chodzi? Idę do inwestora, zrobimy listę potrzebnych zmian, które tutaj trzeba wprowadzić w tej instalacji, żeby w ogóle jakkolwiek działała. Jednostka być może zostanie, ale trzeba ją naprawić. Przecież to nie jest normalne, żeby chodziła tak głośno. Na pewno trzeba naprawić tą instalację. Jest skiepszczona na maksa, ale to już widzieliście. Najgorsze jest to, kiedy przychodzimy już na takie inwestycje, że no kurde, jest trochę za późno, nie? Te rury już są spuszczone, już jest to wykonane w taki sposób, w jaki zostało wykonane. Już jest trochę za późno, dlatego piszcie do nas, dzwońcie, zanim będziecie na takim etapie, bo lepiej jednak się robi to od początku dobrze, niż później naprawia wtedy, kiedy jest źle. Z tą instalacją sobie damy radę. Chyba nie będziemy wam jej pokazywać po naprawie, bo nie ma tutaj jakichś tam wielkich zmian, nie wprowadzimy. Tak czy inaczej, dobrego dnia. Cześć.